Dopłaciłem ekstra 200 dolarów za przesyłkę lotniczą i musiałem czekać 2 tygodnie. Ale w końcu jest zamówienie, które złożyłem w Stanach, więc biorę się do pracy. Adam zamówił w Stanach Zjednoczonych masę części. Kompletne zawieszenie, układ kierowniczy i zestaw do tuningu silnika. Na razie przyszła tylko połowa elementów. Masa kartonów, a części jakoś mało. Wahacze. No dobra, co my tu mamy? Przednie zawieszenie, jest belka, dwie sprężyny, zwrotnice, wahacze, hamulce, zaciski, magiel. Krótko mówiąc, komplet. Z tyłem jest gorzej. Brakuje sprężyn, amortyzatorów, no i oczywiście drążka poprzecznego. I właśnie, zaczynają się schody. Kolejna rzecz to oczywiście stroker. I martwię się, że te wszystkie przesyłki ze Stanów mogą niestety bardzo mocno mnie spowolnić, a nawet zablokować ukończenie projektu. I to jest zła wiadomość. No dobra, ale dzisiaj biorę się za montaż przedniego zawieszenia. Jaki mam plan? Pokazuję, objaśniam. To powinno wejść w ramę. Oczywiście rama jest delikatnie wygięta. I teraz tu jest mój znacznik, czyli oś zwrotnicy starego zawieszenia. Sobie jeszcze oznaczę, żeby było bardziej widoczne. Ciach. To pokrywa mi się z osią nowej belki. A to jest na chwilę skręcone zawieszenie. To jest raczej lewa strona, ale nie ma znaczenia. W czym rzecz? Dokładam sobie teraz mocowanie. Tak, proszę bardzo. Tutaj mam kalamitkę. To jest mniej więcej oś zwrotnicy. I to się bardzo fajnie zaczyna pokrywać. Jedna rzecz, jaką będę musiał Kolejna rzecz to oczywiście belka, którą muszę całkowicie przerobić po swojemu, ale te klocki są do poskładania. Myślę, że te klocki będę w stanie dzisiaj poskładać. Adamowi wróciła wiara w projekt. Kupno w Stanach części dedykowanych do tuningu starych amerykańskich aut nieco przyspieszyło robotę. Niestety żaden z elementów nie pasował idealnie. Niemal każde mocowanie Adam musiał przerabiać. Wspólnie z Pawłem robili to cały dzień. Tak to działa. Najważniejsze, że ława i górne mocowania są ustawione idealnie względem ramy, więc przednie zawieszenie jest gotowe. Teraz czas na tył.